Votore 4. Już 21 stycznia. Kup pay-per-view na tvvotore.com. Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Anita Bekus po świetnym debiucie w KSW. Czy ten debiut wyglądał tak, jak sobie wymarzyłaś? Znaczy ogólnie w mojej głowie wymarzony debiut to by było na przykład, skończyła go przedczasem. Bardzo tak sobie myślałam, że fajnie byłoby się dołożyć na zrzutkę dla fundacji, no ale no nie udało się, może następnym razem. Ale myślę, że i tak nie było źle. Nie, słuchaj, nie. Sormowa była bardzo dużym underdogiem, jak zobaczyłeś pierwszy raz kursy bukmacherskie, byłaś zaskoczona? Ja byłam underdogiem. Znaczy tak, była wielkim faworytem. Nie, absolutnie nie byłam zaskoczona, no jaki ona ma rekord i jak jest doświadczoną zawodniczką, kurczę, no jest, nie wiem, czy tam gdzieś bardzo wysoko w ogóle w rankingach, także ja absolutnie nie byłam zaskoczona. A jak w ogóle czułaś się w tej walce? Było dużo klinczu, dużo było siłowego, no ale to chyba dla ciebie było lepiej. Tak. Znaczy powiem szczerze, że jeżeli chodzi fizycznie, rzeczywiście bałam się tego, bo no wiem, że ona jest też bardzo mocną zawodniczką, ale rzeczywiście fizycznie przeważałam. Wydaje mi się, że też chyba miałam troszkę lepszą wytrzymałość cardio, bo tam już była odmęczona. No mówię, po jej stronie rzeczywiście były te balachy, bo w ogóle fajnie bardzo z dołu pracowała tymi łokciami. Co prawda tak w adrenalinie się tego nie czułam, ja ich nie czułam jakoś tam za bardzo, ale wiem, że tam dużo łokci z dołu spadło na moją głowę, więc fajna praca i mówię, fajne te balaszki. No ona jest naprawdę fenomenalną zawodniczką, więc kurczę, no... Sama jestem trochę zaskoczona, że wygrałam. Miałam taką nadzieję, ale mówię, no jestem jeszcze też tak trochę w szoku. A czułaś się w ogóle zagrożona w którymś momencie walki, chociażby podczas tych balach? Tak, podczas tej nie wiem, która to była próba poddania z jej strony, czy to była druga czy trzecia balacha? Chyba, no nie wiem. No nieważne, w każdym razie w tej trzeciej rundzie rzeczywiście no, ten łokieć się pozaginał w różne strony, ja próbowałam wyciągnąć tą rękę, ale no, czuję, że mnie trochę pobolewa, więc coś tam się musiało delikatnie uszkodzić, nie jakoś mocno, ale tak. Powiedz mi, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać, jakie w ogóle były kulisy zakontraktowania przez KSW? To była jedyna propozycja, jaką miałeś, czy miałeś z innych organizacji? Z tego co wiem, nie było chyba. Znaczy no nie wiem, trzeba się zapytać mojego menadżera, któremu też bardzo dziękuję, że jestem tutaj. tak pojawiła się tutaj były rozmowy z KSW, a co zresztą to nie wiem, naprawdę nie wiem. I dobra, teraz mamy rok 2022, 12 gal KSW. Kiedy byś się widziała z powrotem w klatce? Jakie w ogóle masz teraz plany? No widziałabym się jak najszybciej. Już w styczniu? W Szczecinie? Czemu nie? A kiedy w styczniu jest? Chyba 15. Aha, no to może nie, może bym chciała sobie podejść trochę na święta. Czyli luty jednak. O, na przykład. Będą moje z Klaudią Sygłą jakieś wakacje? No oczywiście, na to czekałyśmy. No to dobra, Anita, ja już Cię nie męczę. Jeszcze raz wielkie gratulacje i czekamy na kolejne występy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, chciałabym bardzo podziękować całemu Octopus Łódź za wszystko, bo bez nich by mnie tutaj nie było i no mówię, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. Votore 4. Już 21 stycznia. Kup pay-per-view na tvvotore.com.